Witaj, jak możesz stworzyć na swoim pulpicie w Windows 10 odpowiednią ikonę? Taką ikonę, która pozwala ci mieć szybki dostęp do przeróżnych programów i narzędzi, co pozwala ci jeszcze bardziej dostosować swój system do swoich potrzeb. No i zobacz, gdy uda się otworzyć tą ikonę, to masz dostęp bardzo szybki do przeróżnych ustawień, wiele z nich są ułożone w odpowiednie kategorie. Więc łatwo jest wyszukać tą, która na daną chwilę Cię interesuje, ale możesz też powoli się z nimi zapoznać. Następnie, jeżeli coś Cię interesuje, to klikasz dwukrotnie, otwierając się ustawienia i możesz dokonywać pewnych zmian. Jest to wygodniejsze rozwiązanie niż korzystanie z panelu sterowania, bo nie zawsze do końca wiesz, czego szukać i nie zawsze też wiesz, co masz wpisać, aby dane ustawienie, dane narzędzie, program znaleźć. A tutaj to wszystko jest ułożone. Jak mieć taką ikonę na pulpicie? Wystarczy, że stworzysz nowy folder. I folder ten musi mieć odpowiednią nazwę. Ja najpierw sobie ten usunę, aby Ci ukazać, że też ten folder się zmieni, więc nazwa powinna prezentować się w taki sposób. Pamiętaj, że w opisie do filmu masz dokładnie tę nazwę, wystarczy, że sobie skopiujesz i wkleisz. A na samym początku musi być gotmo. I dzięki temu zobacz, folder został przekształcony na taką ikonę, a gdy sobie najeżdżamy w ją w taki sposób, to też możemy dowiedzieć się, do czego ona służy. Chociaż teraz się nie pojawia ta informacja. Ale dwukrotnie sobie klikasz i przechodzisz do tych przeróżnych ustawień. I mogą tutaj interesować Cię przeróżne ustawienia dotyczące sieci, może dopasowania tego komputera do Ciebie, do Twojego wzroku, słuchu i wielu innych kwestii. Tutaj są mm, pewne narzędzia, programy dotyczące systemu, gdzie można na przykład dopasować wygląd i wydajność, i też tutaj wprowadzić ciekawe ustawienia, jeżeli chcesz uzyskać najlepszą wydajność, czy po prostu, jeżeli chcesz uzyskać najlepszy wygląd. Ja stawiam na wydajność, jeżeli korzystam z wielu różnych programów, ale jeżeli korzystam chociażby z narzędzia do tworzenia grafiki typu Photoshop czy inne tego typu, no to zaznaczam chociażby tą opcję, aby uzyskać jak najlepszy wygląd, szczególnie gdy też tworzone jest pewne nagranie z takiego materiału. Więc pamiętaj o tych ciekawych ustawieniach, taki rozszerzony panel sterowania, bardziej rozbudowany i bardziej dla mnie, przynajmniej przejrzyste. Daj znać, czy i dla Ciebie takie, taki dostęp do tych narzędzi okazuje się cennym ułatwieniem. Będę wdzięczny również za obserwowanie tego kanału, na którym będą pojawiać się regularnie nowe, ciekawe materiały. Nie zapominaj, że jestem także na TikToku i także ciekawe informacje na temat mojej strony internetowej i specjalnej oferty moich kursów otrzymasz w opisie do tego filmu, więc także i tam zachęcam, aby zaglądać. Do zobaczenia, więc z kolejnym materiałem, który już niedługo się tutaj pojawi. Cześć!